Ciężki temat. List motywacyjny. Motivacji brief. List motivacji brief. Podam kilka słówek związanych z tym tematem, przydatne w tym temacie, bo następny filmik będziemy już pisać list, a na razie podstawy, tak? Bazys, żeby zbudować potem, żeby każdy sam mógł napisać, a nie, że ja za Was będę coś tutaj odwalać robotę. Nie, a tak poważnie podam czasowniki, przydatne słówka, cechy charakteru też, ale też nie wszystkie, które były na lekcji, bo filmik osobny o tym jest i tam też może znajdziecie coś, co do Was pasuje. Chud, jakie tu mamy czasowniki? No oczywiście solicitieren. What is that? Solicitieren. Wydawało mi się, że to jest takie von selbstsprechend, czyli no, mówiące samo za siebie jakby, tak? Że każdy będzie wiedział, o co chodzi. Solicitieren. Ich zoek werk. Ich solicitier. Ich solicitier hier en daar. Ich solicitier overal. Overal, czyli wszędzie. Solicitieren. Starać się o pracę. Aplikować. Ubiegać się o pracę. Szukasz pracy, tak? Musisz powysyłać CV. Idziesz na rozmowy. To jest solicitieren. Ja? Solicitieren. En dan. Betekenen. Betekenen. Nou, wat betekent? Betekenen. Huh? Co znaczy? Znaczyć. Betekenen znaczy znaczyć, nie? Bijvoorbeeld, what can I for you betekenen? Co mogę dla Was znaczyć? Of, what betekent dat? Co to znaczy? And the volgende. Vertellen. Vertellen, bla, 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 bla. W ostatnim filmiku też chyba coś o tym było. Vertellen, czyli opowiadać. Vertellen. En dan hebben wij verwijzen. Wijzen, może kojarzycie, jak znacie nazwy palców. Wijsfinger to jest palec wskazujący. Nie? Wijzen wskazywać ma. Verwijzen, przekierować. Przekierować, skierować dalej. Może kojarzycie słówko z filmiku u lekarza i tam było verwijzing, ja? De doktor, de huisarts verwijst jou naar een specialist. Przekierowuje cię do specjalisty. Verwijzing, skierowanie to było. Verwijzen, przekierować, skierować. En dan omgaan. Omgaan, coś iść, chodzić, tak? Om, coś dookoła. Omgaan, obchodzić. Obchodzić się, nie w sensie, a to mnie nie obchodzi, tylko obchodzić się z kimś lub z czymś. Na przykład obchodzić się z krytyką, obchodzić się z ludźmi, tak? Jak się obchodzisz z ludźmi? Ik ga goed om met mensen. Ik ga goed om met kritiek. W tym sensie. Goed om, czyli ik ga goed om. Czasownik rozdzielnie złożony. Nie mówimy ik om ga, tylko ik ga om. Goed, te czasowniki będą przydatne w następnej lekcji. I teraz też słówka następne. Na przykład de opleiding. De opleiding, wat is dat? De opleiding, de school, de richting, wat je hebt gedaan, welke studie heb je gedaan? Ja, ja de studierichting, kapster, boekhouder, opleiding. Opleiding, czyli wykształcenie. En dan hebben wij de ervaring. Nou, ervaring. Ik werk 2 jaar met computers, ik heb ervaring met computers, ik ben daar goed in. Ervaring, doświadczenie. De toekomst, wat is dat? Wat zijn jouw toekomstplannen? Hè? Wat ga je in de toekomst doen? Niet in het verleden. Het verleden, dat is gisteren, dat is 2 jaar geleden. Maar, hè, geleden. Geleden temu rymuje się z verleden, można pokojarzyć. Verleden to jest przeszłość. A toekomst, hè, wat gaat morgen gebeuren? Over 2 jaar, hè? In 2016, in 2017. Niet gisteren, nie wczoraj. Toekomst, przyszłość. En dan teamverband albo groepsverband. Verband to coś łączy, tak? Jakiś związek, coś, coś jest razem połączone. A team, grupa. Ik werk goed in, teamverband, tak? Że potrafię dobrze pracować w grupie zespołowej, tak? Że razem z innymi ludźmi. Teamverband. En dan de vacature. Nou, de vacature is gewoon open plek. Jij solliciteert, jij zoekt werk. En ze hebben hier vrije plek voor jou. Vrije plek voor jou, ja? Dus vacature, vacat, wolne stanowisko, tak? Szukasz pracy, a tutaj właśnie ktoś ma wolne stanowisko, wolne miejsce i cię chcą przyjąć. Vacature, czyli vacat, jakby ogłoszenie, ja? Advertentie, werk, aanbod, oferta pracy. En denkniveau, niveau, twee, niveau, drie. Niveau, czyli poziom. A denk, iets met denken, co jest myśleniem. Nie chodzi tutaj o, tak jak niektórym się myliło i skojarzyło, o poziom pomysłu, tylko o poziom myślenia. Dla Was to było dziwne, dlatego chyba, że w Polsce takiego słówka nie spotykamy w właśnie wakature, w ogłoszeniach pracy. Denkniveau, minimale vereis, tak? Wymagane minimum poziom myślenia, MBO na przykład, czyli wymagają ten poziom myślenia. A MBO to jest poziom z kolei jakby wykształcenia. O tym jest też osobny filmik szkoły w Holandii, jak chcecie trochę swoje jakby wykształcenie przetłumaczyć na holenderski, to może Wam to coś tam przybliży bardziej, ten filmik. No, denkniveau, czyli poziom myślenia. Jak widzicie w ogłoszeniach coś takiego i MBO jest, czy tam HBO. Ja, to jest właśnie jaką szkołę mniej więcej miałeś, na jakim poziomie myślisz, o to chodzi. En dan de ontwikkeling. Ontwikkeling, hè? Ik leer meer, ik weet meer.
Ik blijf niet op één plek. Ik ga meer leren. Ik kan meer doen. Ik kan meer dingen. Ik ontwikkel mezelf. Ontwikkeling. Czyli rozwój. Ja? Meer. Więcej. En dan de werkzaamheden. Nou, wat zijn dat? De werkzaamheden of de taken. Wat moet jij doen op je werk? Wat zijn jouw taken? Wat zijn jouw werkzaamheden? Nou, koffie zetten. Een beetje opruimen misschien. Contracten maken. Misschien formulieren invullen. Met de mensen praten. Nou, wat zijn jouw werkzaamheden? Czyli co wykonujesz w pracy? Jakie są twoje obowiązki, polecenia, werkzaamheden? Albo taken, tak jak wspomniałam. Wat zijn jouw taken? En dan hebben wij eigenschappen, czyli cechy charakteru, tak mówiłam, jest filmik osobny z tym. En dan de communicatief, ja, communicatief, communicatywny, flexibel. Ja, je kan alle kanten op, ik kan koffie zetten, maar je kan ook een beetje poetsen, maar je kan ook dat en dit. Flexibel, ja, maar ook flexibele werktijden bijvoorbeeld. Ik werk op vrijdag, maar ik werk soms ook op donderdagavond, soms op maandagmiddag. Ja, flexibel. Geen vaste werktijden, maar flexibel. Flexibel, czyli elastyczne. Nauwkeurig. Nauwkeurig betekent heel precies, ja. Ik moet heel nauwkeurig kijken om iets te doen. Nauwkeurig, precies, dokładne, precyzyjne. Nauwkeurig. En dan vriendelijk. Nou, słowo vriend, przyjaciel. Vriendelijk, aardig, hè? Miły, przyjacielski, przyjazny, vriendelijk. Zelfstandig. Iets met zelf. Hè? Ik alleen, zelf. Ik kan goed in groepsverband werken. Potraf je pracować z innymi ludźmi. Maar ook zelfstandig. Dus alleen kan ik ook goed werken. Ik heb andere mensen dan niet nodig. Zelfstandig, czyli samodzielny. Zelfstandig. Vertrouwd. Hem kun je vertrouwen. Of hij is vertrouwd, hij is goed. Ik weet zeker dat hij dit kan doen, wat ik vraag. Ja, jestem pewien, że on to wykona, to o co ja proszę. Vertrouwd, hij is vertrouwd. Vertrouwd, godne zaufania. Maar jij kan ook zeggen, godne zaufania, ja, vertrouwd. Można sobie pokojarzyć z czasownikiem trauen, no bo tak, getrouwd, może kojarzycie, w formularzach często jest. Czyli trauen to brać ślub, wychodzić za mąż, żenić się. Trauen, tak? Jeśli znacie trauen właśnie, no to można to pokojarzyć z tym vertraut. Twee mensen trauen, jeśli twoje ludzi bierze ślub, no to muszą też sobie ufać, tak? Vertrouwen, ufać. Vertrouwd, godny zaufania. En de laatste, afhankelijk. De kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Kinderen, ouders werken en daarom hebben kinderen eten en dak boven hun hoofd. Afhankelijk. Of ik heb geen auto, ik heb geen rijbewijs, ik ben afhankelijk van... Openbaar vervoer, poprzedni temat. Nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, jestem od komunikacji miejskiej, czyli zależna. Ja? Afhankelijk, zależny. Chod, może się zastanawiacie, gdzie te wszystkie wyrazy są. Mam tablicę naszykowaną i też tutaj mazak, ale nie będę teraz tego zapisywać. Nie zapisywałam w trakcie. Zrobię po prostu znowu takie małe może ćwiczenie do tego i te wszystkie słówka wypiszę, to wszystko, co mówiłam tutaj w tym filmiku i pojawi się to na stronie talefek.nl i jak właśnie więcej cech charakteru Was interesuje, to o tym jest osobny filmik i mówię szybko, bo muszę kończyć. Do zobaczenia w następnym filmiku, w tym tygodniu jeszcze się pojawi w czwartek, jak mi się uda, mam nadzieję. Tot dan, doei doei!